Witam Państwa z Wrocławia, jest niedziela. Koniec lipca. Widzimy, jak wrogowie Polski, hamulcowi restytucji, okrążają coraz bardziej syna Andrzeja Lepera. Grali nim również w wyborach samorządowych. Na chwilę pojawił się w głównych ściekowych mediach syn Andrzeja Lepera, który oświadczył, że będzie startował z list Żydokomuny Lewaków, czyli SLD. Bo mamy w Polsce, proszę Państwa, Żydokomunę w różnych postaciach. Ma ona wiele twarzy. Żydokomuna prawicy, Żydokomuna lewicy, Żydokomuna lewaków, Żydokomuna, co tam kto chce, nie? Narodowców nawet, bo to podszyli się, Żydzi się wszędzie, pod wszystko podszyli. Zebrali Polakom wszystko. Tymczasem Sejm na Wiejskiej pokazuje na swoich stronach nadal 666 ustaw, czyli śmietnik prawny, rekord świata, a wiemy, że 24 w piątek skończyła się czterodniowa sesja i będzie tych ustaw jeszcze więcej, bo szabas goje po niedzieli przyjdą do pracy i zmienią tą liczbę. Bo to był stan z 10 lipca, a na każdej sesji uchwalają kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt, bo tutaj na tej jednej sesji, która jest kilkudniowa, uchwalili ponad 30. A więc teraz można się spodziewać, że dobiją prawie do 700. Ale tych Żydów oczywiście w telewizji nie będziemy słuchać. To samo było przed chwilą w TVP Info, niestety. Sami Żydzi przy stole, łącznie z redaktorkiem. Chciałam poruszyć jedną kwestię. To jest wrogie przejęcie pospolitego ruszenia Polaków. Państwo tą stronę moją na Facebooku, to być może Państwo znacie. Umieszczam tam nadal posty oczywiście, bo sobie jej nie dam odebrać. Chyba, że trole internetowe zablokują mi tą stronę. Oby nie, ale różnie może być. I ja nazwałam ten Komitet Wyborczy Wyborców Pospolite Ruszenie Polaków, dlatego że już Żydorcza z czeskiej nazwę Pospolite Ruszenie użyła do innych spraw, do jakiejś inicjatywy żydowskiej, oczywiście zawsze antypolskiej, bo trzeba pamiętać o tym, że Żydzi w połączeniu z niemiecką masonerią są po prostu no, tak antypolscy, jak to im towarzysz Berman wykoncypował i inni towarzysze jak Himmler czy Hitler. Wszystko Żydzi oczywiście. Ale niemieccy Żydzi są dla Polski bardziej zabójczy, dlatego że Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku. Wymordowali 10 milionów Polaków, zniszczyli planowo całą infrastrukturę miasta, w tym całkowicie Warszawę, którą wiele, wiele lat odbudowali wszyscy Polacy z całej Polski i te przysłowiowe cegły z Wrocławia nawet szły do tej Warszawy i z wielu innych miast, z Nysy też i po prostu wielkim wysiłkiem tą Warszawę Polacy odbudowali i teraz jak się ta Warszawa nam odwdzięcza? Rząd warszawski, bo inaczej go nazwać nie można, jest antypolski, faszystowski jest to rząd, czyli według tej definicji pana Michalkiewicza, Stanisława Michalkiewicza, serdecznie pozdrawiam, byłego sędzie Trybunału Stanu na początku lat 90.
I jak nam się odwdzięcza ten faszystowski rząd warszawski? Ano, wprowadzono niemiecki raś. Więc w według mnie nieważnych wyborach urnowych ex lege 16 listopada 2014 roku raś zasiaduje w dwóch sejmikach, w śląskim i w opolskim, w województwie opolskim. I tak naprawdę raś jest największym beneficjentem tego całego zamieszania tysiąca partii i tysiąca komitetów wyborczych. Bo widzicie Państwo, partie polskie, nawet jeżeli patrioci je zakładają, teraz pan Moskwa próbuje założyć nową partię narodową. To nie jest słuszne, proszę Państwa. Zakładanie nowych partii to nie jest dobra strategia, bo tych partii mamy tysiące. A w tym czasie ta żydokomuna germanofilska robi nam takie rzeczy, no. Bo Jowy to też jest żydowski przekręt. Po Senacie, według tych Jowów w 2011 roku zasiadło 63 ze 100 senatorów Platformy, wiadomo, germanofilskich Żydów, 31 PiS senatorów ze 100 senatorów w Senacie, germanofilsko-anglosaskich, tu bezkrytycznie podchodzących do Ameryki Żydów z PiS, jak również jeśli chodzi o podejście do Watykanu, nie widzę krytycznych uwag, a polityka Watykanu w ostatnich 20 latach jest antypolską polityką, bo chociażby fakt trzymania na urzędzie ambasadora Polski przy Watykanie Żydówki Hanny Suchockiej, to już jest antypolskość swojego rodzaju. Typowa właśnie dla tych Żydów, antypolskich Żydów, którzy są zupełnie zapatrzeni w no, świadome niszczenie Polski. No, i to są wytyczne Achnenerbe, Lebensbornu i kanału watykańskiego, przez którym hitlerowcy, zbrodniarze niemieccy uciekali kanałem watykańskim, na przykład do Argentyny, z której teraz właśnie pochodzi Franciszek, papież Franciszek, Bergoglio. I to trzeba niestety wszystko razem widzieć, że nie wiemy nadal, episkopat uchyla się od odpowiedzi, kto spowodował, kto, proszę Państwa, kto nam zgotował ten los, że w 2016 roku będziemy gościć tutaj w Polsce Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie. Nie wiemy, kto zarządził to święto. Nie wiemy, kto będzie za to płacił, bo Polacy nie mają na to ani złotówki. Jesteśmy tak zrujnowani, że nie ma mowy o tym. Niech Watykan nawet nie myśli o tym, że Polska mogłaby cokolwiek dołożyć do sfinansowania tej międzynarodówki judeo-żydostwa. Znaczy, to jest judeo-chrześcijaństwo. No to jest coś Polsce obce. My tego nie chcemy w Polsce. I to się zbiegło równocześnie ze stolicą Eurokultury w Wrocławiu 2016, której też nie chcemy we Wrocławiu, bo Wrocław, przypomnę, i Dolny Śląsk jest najbardziej zadłużonym województwem w Polsce. Jak również, bo to idzie w parze, województwem ogarniętym 15-30% bezrobociem, co się skrzętnie ukrywa przed Polakami. Więc raś, proszę Państwa, jest największym problemem w tej chwili. Likwidacja tego, delegalizacja tego raś, który zamierza, słyszałam,
kandydować w wyborach parlamentarnych. No to już jest skandal. To już jest po prostu zamach, zdrada stanu i zamach na suwerenność Polski, bo pamiętajcie Państwo, że Raś chce oderwania Śląska od Polski. I to nie ma żadnych złudzeń, że to jest działanie. Zobaczymy, co pokazuje telewizja Trwam. Ja nigdy bym nie przypuszczała, proszę Państwa, że oni staną się telewizją PiS praktycznie. Bo przecież wiele osób brało, miliony Polaków brały udział w walce z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji o koncesję. I ja jestem w szoku, jakiej metamorfozy dokonano w momencie otrzymania koncesji, że nagle zaprasza się tylko PiS. A ja bardzo proszę ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, żeby zaprosił wreszcie prymasa Polski. Prymasa Polski, Interexa, który został odsunięty przez Episkopat Polski w ogóle nielegalny sposób, bo na czele Kościoła Polskiego powinien stać Interex, jego eminencja, prymas Wojciech Polak. Jako zawsze było, od setek lat, Interex. I na koniec zacytuję Państwu artykuł 33. Bo wdałam się w konwersację z Ruchem Narodowym, z przedstawicielem z Pomorza, szczególnie, który także kandydował, ja także chciałam kandydować do Sejmiku Dolnego Śląska, a on do Pomorskiego, na Twitterze. Wdałam się w taki spór, bo wystawia ten ruch, teraz już partia, rzekomo narodowy, nie wiadomo jakiego narodu moim zdaniem, bardzo młode osoby. I niechże ci ludzie trochę się zastanowią nad tym, co robią, bo według Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku, artykuł 33, ja zacytuję, punkt pierwszy. Prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który przed dniem zarządzania wyborów ukończył lat 24 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich. 24, proszę Państwa, nie 18, tylko 24. Miało to jakiś sens na pewno i miało to jakieś podstawy, natomiast równouprawnienie płci jest na pierwszym miejscu. I tym Polska wyróżnia się bardzo od innych krajów, bo przypomnę, że na przykład w Szwajcarii kobiety dostały prawa wyborcze dopiero w 1987, a Polacy równouprawnienie płci wyborcze wprowadzili już w 1918, a tutaj w Konstytucji z 1935 roku jest to na pierwszym miejscu. Natomiast ograniczenie zdroworozsądkowe wieku prawa wybierania. A teraz punkt drugi, prawo wybieralności, czyli kto może być na liście kandydatów w wyborach. Ano, punkt drugi, prawo wybieralności ma każdy obywatel mający prawo wybierania, jeżeli ukończył lat 30. I ja proszę sobie to do serca wziąć, panowie i panie, panie również z Ruchu Narodowego i z innych ruchów, które wystawiają kandydatów i kandydatki, że naprawdę dla studentów to są sejmiki studenckie czy jakieś wybory akademickie na uczelniach. Natomiast proszę nie wystawiać młodzieży poniżej 30 roku życia na żadnych listach kandydatów. O to zresztą też i prosił dr Paweł Ziemiński na Kongresie Ruchu Narodowego. Serdecznie pozdrawiam pana Pawła.
Bo ja także już wiele razy apelowałam do narodowych środowisk o opamiętanie się w kwestii wieku kandydatów i o nie pogłębiania tej luki pokoleniowej, bo oni wywalili po prostu pokolenie 40 plus, 50 plus ze swoich szeregów. Koncentrują się tylko na żołnierzach wyklętych. To są osoby 80 plus, bo jesteśmy 70 lat po wojnie. Przypomnę, nie ma traktatu pokojowego w dalszym ciągu. A to pokolenie, które walczyło z komuną, pokolenie stracone dla reżimu, pokolenie Federacji Młodzieży Walczącej, naprawdę zasługuje na większy szacunek niż środowiska narodowe okazują. I to trzeba absolutnie zmienić, bo to jest szkodliwe i naganne. Przeczytam jeszcze z tego artykułu 33, punkt 3. Ordynacja wyborcza do Sejmu ustali podział państwa na okręgi wyborcze, określi liczbę posłów, unormuje postępowania wyborcze, tudzież oznaczy kategorie osób pozbawionych prawa wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych. Moralnych, proszę państwa, trzeba mieć było przymioty moralne. A dzisiaj jaką mamy sytuację? Złodzieje, oszuści, degeneraci, dewianci, pedofile, mordercy rządzą, siedzą na stołkach, ustalają prawo i śmieją się nam w twarz, bo to, proszę państwa, to nie jest przypadek. Ta liczba to nie jest przypadek. Ja nie wierzę w przypadki. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże.